Dokumenty znajdujące się w tych szufladach i na tych półkach czeka cyfryzacja. Zasoby geodezyjne i kartograficzne trafią do komputerów. Powiat ostrucki pozyskał środki unijne na nowoczesną archiwizację i tworzenie baz danych obiektów topograficznych. Czemu to będzie służyć? Będzie służyło to temu, iż każdy obywatel powiatu ostruckiego, a mamy ponad 100 tysięcy mieszkańców, będzie mógł w jednym momencie, za 2 lata, nacisnąć guzik tu w urzędzie i scyfryzowane zasoby, wszystkie zasoby nasze ziemskie, tak zwane ziemskie, czyli dotyczące geodezji, spraw geodezyjnych, będziemy mieli w jednym momencie. Umowa została podpisana. Przy stole zasiedli wicemarszałek województwa i przedstawiciele starostwa. Jeden z największych projektów województwa warmińsko-mazurskiego w konkursie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego stał się faktem. Powiat uzyskał ponad 7 milionów dofinansowania, co przy 8,5-milionowej inwestycji stanowi niebagatelną sumę. Jeżeli się myśli o usługach w tym zakresie w XXI wieku, no to pewnie trzeba powiedzieć, że czas najwyższy, żeby tak było, ale nie są jeszcze to tak powszechne możliwości w naszym regionie. Dlatego powiat ostrucki będzie tutaj przodownikiem. Pracownicy Wydziału Geodezji odetchnęli z ulgą. Postęp czasu to nowe wyzwania, które teraz nie będą już problemem. Przygotowania do cyfryzacji rozpoczęte. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014. Wchodzą nowe standardy w dziedzinie geodezji i kartografii. One obligują nam na przejście w ogóle system informatyczny i to jest jakby wyzwanie czasu dla nas, dla geodezji i kartografii, że takie przejście na cyfryzację jest po prostu niezbędne i my teraz tego dokonujemy. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych to dopiero początek zmian na lepsze. Przygotowywana jest kolejna aplikacja o środki unijne w kwocie około 1 000 000 zł dla wydziału, który będzie obsługiwał Centrum Użyteczności Publicznej. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie profesjonalnego portalu dla organizacji pozarządowych.